Zahl hast du aber nicht dran. Po nim czuję energię. Czuję, że żyję. Czuję wszystko. Chcę mi się czuć. I po prostu unoszę się. Lecę. Ale konsekwencje są straszne. Naprawdę. Po nich czuję, że wszystko ma sens, że to jest tak wspaniałe i ciężko mi bez nich żyć. A co zażywam? Czekoladę, żelki, wafelki, lody, McDonald's, cheeseburgery, różne pierdoły, frytki, Coca-Cola, 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 Coca-Cola. Tak, kochani, to moje narkotyki. Cześć wszystkim, jestem Ciaro Usago, jeśli mnie znacie, jestem stylistą fryzur, a nie tylko. I witam na moim kanale, moim zwariowanym i niezwariowanym, i poważnym, i narzekającym, ale też chwalącym życie świecie. Tak, to ja. Tak, tak to my. Chciałbyś być taki jak ja. I ja, i ja, i ja, i ja, i ja. Zdrówko, Coca-Cola. To nie reklama. Słuchajcie, moje narkotyki to właśnie słodycze, Coca-Cola, chipsy. Nie, chipsy rzadko w sumie sam kupuję, ale jak już u kogoś są, to zjadam wszystkie, nie ma ani jednego. No ale nieważne. Słuchajcie, nie wiem jak to rzucić. Nie wiem jak to rzucić. Słuchajcie, nie wiem. Przy moim łóżku Coca-Cola, w lodówce Coca-Cola, wszędzie Coca-Cola, w torbie Coca-Cola, w sklepie Coca-Cola, którą za chwilę kupię. Masakra! Jestem totalnie uzależniony. Naprawdę, przysięgam wam. Ludzie się śmieją, że można być tylko uzależnionym od takich właśnie narkotyków niebezpiecznych. Chociaż nie wszystkie są niebezpieczne, ale to kwestia pustuje w ogóle najważne. Od niebezpiecznych, od po prostu jakichś alkoholi, jakichś tam draków, sragów, dopalaczy, straczy i w ogóle. Nie, otóż nie, słuchajcie, uzależnić można się od wszystkiego. I niektóre uzależnienia są dobre, ale jednak uzależnienia. Akurat moje uzależnienia nie są dobre, ponieważ mój organizm źle potem po prostu funkcjonuje. Nie mogę spać, powiększamy się pewne części ciała. Jak na przykład brzuch, a tego nie chcę. No ale co zrobić? Po prostu przestać to jeść, zażywać. Powiem wam, że naprawdę ja uwielbiam słodycze. Od zawsze, od dziecka. Ja mogę nie jeść obiadu, mogę nie jeść nic, ale słodycze musiały być. Ja czasami chowałem do opakowań po chipsach jakieś tam obiady moje i w ogóle jadłem na przykład właśnie te chipsy albo żelki w ogóle. Potem moja mama najadła się, a my, honeybee. Tak, wcale nie. Znaczy, najadłem się, ale słodyczami. A obiad gdzie był? Dajcie, co z nim zrobiłem. No ale potem już polubiłem takie normalne jedzenie, chociaż i tak do dziś jestem strasznym niejadkiem i niewiele rzeczy mi smakuje tak naprawdę. I z tym jest zawsze odwieczny problem. I jak ktoś na przykład tego nie rozumie, patrzy na mnie, to co za maruda, to za maruda. Ale mi naprawdę wiele rzeczy nie smakuje. I to nie jest tak, że ja tego nie jadłem i mówię, nie, niedobre, tylko po prostu tego nie jem. Bo mi nie smakuje, bo próbowałem i jest dla mnie obrzydliwe. Bła. I może milion innych ludzi to uwielbia, a ja na przykład nie. Ale o tym w innym odcinku. Teraz mówimy o narkotykach, czyli coli, czekoladzie i takich podobnych. Słuchajcie, badałem się i w ogóle, i nie mam jakiejś cukrzycy, ani nic takich rzeczy, różnych jakichś chorób, które potrzebują cukru i takich jakichś, nie wiem, Coca-Coli, chipsów i w ogóle. Po prostu to jest takie uzależnienie, czuję, że to jest w głowie jakby. I naprawdę mi jest z tym ciężko, bo raz na rok gdzieś tam uda mi się to wszystko rzucić i potem nagle ćwiczę tak ostro, tylko sama woda, którą uwielbiam, bo też piję dużo wody, żeby nie było, naprawdę staram się pić dużo wody i myślę, że dużo tej wody piję, ale kiedyś totalnie nic. I naprawdę, raz na rok mam taką sytuację, że piję tylko wodę, staram się jej zdrowo, w miarę, bardzo ograniczam Coca-Colę i słodycze i różne rzeczy, ale nagle przychodzi taki dzień dziwny, gdzie mówię what the fuck, a coś tam, wszystko badne bata i wszystko jem, słuchajcie, idę do sklepu, nie patrzę w ogóle na co, na wszystko, biorę tak do tego koszyka. Te panie i panowie ze sklepu mi już kojarzą, nie? Oni mówią, znaczy nie mówią tego, ale ich wzrok mówi, co on je, biedny człowiek, i on tym się naje, to jest jego kolacja. O, przyszedł po kolację. Czekoladę, chipsy, żelki, o, teraz przyszedł po obiad. Lody, wafelki, Nutella, pewnie jeją łyżką. Oni mają rację. Po prostu to jest takie przykre, że ja tyle tego jem. Tyle tego jem! Masakra. Ja już tak częstym jestem klientem tych wszystkich sklepów, że powinien jakieś zniżki mieć stałe, po prostu naprawdę. Tyle tego jem, to jest masakra jakaś, słuchajcie, masakra. Uwierzcie mi, że na to, ile ja tego jem, i że jem w nocy przede wszystkim, co jest ogromnym błędem, nie bierzcie ze mnie przykładu, to ja powinienem wyglądać tak. Taki powinien być. A jestem po prostu szczupły,
Tylko gdzie nie, gdzie tam takie wiecie. Tyle. 3 lata temu udało mi się rzucić Coca-Colę, słuchajcie, na rok. Przez rok wypiłem tylko 2 puszki, przysięgam. Byłem z siebie tak dumny i w zasadzie nawet mi już jej nie brakowało. Aż pewnego dnia, nie wiem, jakoś tak coś się zrobiło, coś pękło. Dzień w dzień. Wiem, że takie gadanie, ale mam nadzieję, że od nowego roku uda mi się ograniczyć te wszystkie rzeczy, a w szczególności przestać jeść w nocy, bo wiecie, ja w nocy montuję filmy, robię jakieś rzeczy albo oglądam seriale, bo w nocy czuję się taki bardzo jakby... jak to powiedzieć? Bo nocą jestem taki bardziej wydajny artystycznie, tak kreatywnie. I wtedy się, jak wiecie, wszystko tak ten. I wtedy właśnie mam ochotę jeść, pić tą kolę i potem wszystko. I najgorsze jest to, że czasami, słuchajcie, ja już nie mogę, ale tak wtykam tą czekoladę i się tak... żeby tak po prostu... To jest straszne. Boże, w ogóle nie wiem, czym to mówię, ale... Jeśli ktoś z was ma też takie problemy z jakimś uzależnieniem różnym, dajcie mi znać. I dajcie mi znać, czy sobie z tym radzicie. Czy na przykład udaje wam się tak jak mi raz na jakiś czas rzucić, a potem znowu jest wielki powrót i szczęście w nieszczęściu, czy jak u was to działa. Dajcie mi znać, co jest waszym narkotykiem i od czego najbardziej jesteście uzależnieni. To może być jakiś film, to może być jakaś sytuacja, to mogą być właśnie słodycze albo jakieś jedzenie, cokolwiek, bo każdy ma jakieś uzależnienia. Każdy. I to nie musi być tylko narkotyk, czy alkohol, czy jedzenie. To są różne uzależnienia, na co marnujemy czas i swoje zdrowie często. Więc może razem wszyscy wymyślimy coś, żeby pokonać to wszystko. Tak, siła woli, te wszystkie znam te rzeczy i czasami się udaje. Bo ja ogólnie jestem bardzo konsekwentną osobą, ale akurat w tym nie. Nie. No. Kochani, jeśli film wam się podobał, bo podzieliłem się z wami moimi prywatnymi problemami z narkotykami słodyczowymi, to dajcie kciuka w górę, jeśli wam się podobało i nie zapomnijcie subskrypcji mojego kanału, żeby być na bieżąco i przy subskrypcji kliknijcie dzwonek, to będziecie jeszcze bardziej na bieżąco, bo ostatnio ten YouTube coś tam się dzieje, że nie macie powiadomień, dostaję od was wiadomości. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, oby bez żadnych uzależnień, albo jak najmniej, żeby ich było i no, i tyle. Wszystkiego dobrego.